Liberum veto znaczy po łacinie, wolne nie pozwalam. Było to prawo zezwalające jednemu posłowi na zerwanie Sejmu i unieważnienie wszystkich uchwał. Wyrosło z zasady jednomyślności wymaganej przy podejmowaniu uchwał sejmowych. Za rządów Jana Kazimierza prawo to zostało doprowadzone do absurdu, wszystkie uchwały winny zapadać bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Liberum veto uznano za źrenicę szlacheckiej wolności. Uważano, że stanowi skuteczną zaporę przeciw próbom jakichkolwiek zmian w społeczno-politycznym ustroju Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Po raz pierwszy zastosowano je na Sejmie w 1652 roku. Poseł Trocki, Władysław Ściński, zerwał obrady za namową Janusza Radziwiłła. W pierwszej połowie XVIII stulecia Sejm zrywano bardzo często. Ciężar władzy przeniósł się wtedy na sejmiki. Po 1764 roku liberum veto wyszło z użycia, a zniosła je ostatecznie Konstytucja 3 maja w 1791 roku. Wprowadziła ona zasadę przyjmowania uchwał większością głosów.